Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 270 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Paweł Stachyra. Dzień dobry, Pawle. Dzień Jesteśmy dobry. W tym odcinku we dwóch. Mateusz Zdanowicz, podejrzewam, że dzisiaj się nie pojawił i mam taką teorię, że dostał właśnie Need for Speed'a Payback i zapewne kazali mu go zrecenzować, bo się widziałem na Twitterze, pytał, czy da się jakąś rzecz odblokować, więc myślę, że tak. Tego długo nie zobaczymy. A ty w co ostatnio grałeś? Bo od tego zawsze zaczynamy. W co ja nie grałem? Jakieś strasznie udane, albo raczej swobodne poprzednie tygodnie miałem, jeżeli chodzi o dostępność do grania, tak, czasu. I zdążyłem ograć parę nowych tytułów, w tym, poza tym, co już w zeszłym tygodniu troszeczkę zagrałem, to zdążyłem, no, troszeczkę w tego Assassina, ale nie za wiele. Myślę, że to jest duża bardzo gra, na którą chyba jeszcze poczekamy troszeczkę, żeby zrecenzować. No zdecydowanie, nawet ja mimo chyba już praktycznie dwóch tygodni, albo półtora tygodnia, no nie zdążyłem nawet odpalić tej gry, no bo i Wolfenstein się pojawił po drodze, no i jeszcze Call of Duty. Call of Duty, muszę się przyzwyczaić, ciągle mówię Call. WW2. WW2, tak. Jest a były jeszcze takie te, batoniki chyba nadal są. WW. WW, tak. Jak kupisz dwa, to masz WW2. Taki suchar. Kontynuując, co no grałeś? Właśnie, we wspomnianego Wolfensteina i Call of Duty, tak? Podobnie jak w Alexa, o którym dalej nie chcę rozmawiać, bo to trudny temat. I Alex na mnie czeka, tak jak i Assassin, więc... No właśnie, dużo jeszcze gier. Natomiast wracając do tych dwóch FPS-ów, bo to chyba będzie główne to, o czym chciałbym tutaj powiedzieć dzisiaj. No, takie dwa FPS-y o strzelaniu do nazistów, chociaż zupełnie inne od siebie. W Call of Duty chciałbym zaznaczyć, że nie miałem jeszcze za dużo okazji, tam dosłownie jeden mecz rozegrałem w multiplayerze, więc ciężko mi się jeszcze wypowiedzieć o tym, co jest w zasadzie najważniejsze w tej serii. Zależy jak dla kogo. Tak, natomiast no myślę, że tak jako główny fokus dla Activision, no to jednak mimo wszystko multiplayer. Zdecydowanie. Ciężko bez tego oceniać całą grę, natomiast to, co mogę powiedzieć o singlu, no historia to jest to, czego oczekujemy jakby od Call of Duty. To jest znowu to samo. To jest film Michaela Baya w II wojnie światowej. No nie jest to, że jego wycelają. No nie jest to, że jego wycelają. Jest trochę tak. Szczególnie, że powiem szczerze, mam wrażenie, że kiedy scenarzyści wraz z producentami siedli sobie i zaczęli się zastanawiać, co tutaj dadzą, zaczęli oglądać wszystkie poprzednie gry i filmy, które w ostatnich latach wyszły na ten temat, bo pierwsza jest jedna z pierwszych scen, chyba pierwsza scena w pierwszej misji, jeśli się nie mylę. Tak, lądujemy na plaży Omaha. Tak. I ta misja ma tak wręcz nie do uwierzenia jest podobna do Medal of Honor Allied Assault. No tak, i do Call of Duty 2 też troszeczkę. Ale powiedziałbym, że nawet bardziej do tego pierwszego, z tego względu, że dosłownie co do małych szczególików fabularnych. Wybucha łódź na lewo od nas, następnie wychodzimy, bierzemy tą rurkę wybuchową, tak? Krzyczy do nas ktoś, jak jesteśmy ogłuszeni, podbiegamy, wysadzamy następny fragment tego. Później już to się inaczej toczy, natomiast ten sam wstęp to jest dosłownie wersja HD tamtego. Nie mówię, że to źle, ale to mimo wszystko no, nie zaskoczyła mnie specjalnie. No nie zobaczyliśmy tam na pewno nic takiego nowego, jakichś nowych frontów, nowych w ogóle akcji. To taki remaster wszystkich gier z II wojną światową. Takie podsumowanie tego, co dotychczas w kwestii II wojny zrobili. Natomiast troszeczkę tutaj... poniosła ich wyobraźnia w niektórych sytuacjach, bo chcąc przedstawić prawdopodobnie w singlu jak najbardziej różnorodną gamę broni, bo w przeciwieństwie do poprzednich tytułów drugowojennych mamy tutaj tylko jeden front i jedną historię. Nie zaglądamy na front wschodni, nie zaglądamy na Pacyfik, na teatr pacyficzny, dlatego z tego powodu prawdopodobnie raz na jakiś czas spotykamy na przykład Niemca strzelającego do nas z pepeszy. No i tutaj a propos tej broni, właśnie tu jest tak naprawdę w tej grze moim największym problemem jest jednak mechanika strzelania. Mam wrażenie, nie wiem jak ty, ale mam wrażenie, że w porównaniu szczególnie z poprzednimi kodami drugowojennymi, bo nie porównuję ogólnie z grami powiedzmy tymi bardziej symulującymi, tak troszeczkę bardziej realistycznymi pod tym względem, ale w porównaniu z kodami drugowojennymi troszeczkę, właściwie całkiem wyrzucili za okno odrzut tych broni. Z MG42, tego ciężkiego, rozkładanego karabinu maszynowego niemieckiego, który praktycznie każdej drugowojennej grze oznacza
szybki, silny, ale dosyć taki niecelny, jeżeli nie jest rozłożony. Tak, no to jest taka walka z tym, żeby po prostu my ciągniemy w dół, a karabin idzie w górę. Tutaj tego nie ma. Tutaj, no nie tutaj ma. Strzelamy na stojąco z tej broni, bez żadnego oparcia i mam wrażenie, że jest celność podobna do kałasznikowa w typowej współczesnej grze. Pepesza strzela celniutko jak M4. To mi jednak troszeczkę wybijało mnie z rytmu, powiem szczerze, bo mam wrażenie, że troszeczkę... Jakby, nie chcę używać znowu słowa reskin. A mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak, że nadano tym broniom cechy współczesne, żeby gracze, fani poprzednich części nie czuli się zbyt obco w multiplayerze i w kampanii. To też na pewno, wydaje mi się. Ale czy to źle? No nie wiem. No w końcu gracze się tak bardzo męczyli tych wszystkich twórców gier, że oni chcą gry drugowojenne, żeby powróciły. No to proszę bardzo. No, wychodzi taka. I myślę, że spokojnie za rok zobaczymy Battlefielda drugiego, który będzie skupiał się na drugiej wojnie światowej. I Call of Duty następne, które w sumie nie wiem. Ale nie byłbym w stanie powiedzieć, czy oni na pewno jeszcze... dalej pociągnął ten temat, czy przeniosą się klasycznie do wojny w Wietnamie. Bo to też jest możliwe. To znaczy, no właśnie wydaje mi się, że mogą skakać teraz znowu na przykład robić raz w roku, znaczy co rok robić albo do pierwszej wojny światowej teraz. A tak, pierwsza wojna. Albo w takim dwuletnim systemie. Raz gra historyczna, raz gra pseudohistoryczna, umówmy się, a raz gra współczesna albo w niedalekiej przyszłości. Bo ta niedaleka przyszłość mimo wszystko pozwala im na pewne zmiany w mechanice, które tam usprawiedliwić potrafią pewne różne dziwne rzeczy, które wrzucają do multiplayera. Tak? A jeśli chodzi o Wolfensteina, to my mamy dosyć odmienne chyba opinie. Powiem tak, po Call of Duty na pewno złagodniałem co do Wolfensteina. Zresztą ja nigdy nie mówiłem, że to jest zła gra, tak? Nie, ale na przykład mnie bardzo zdziwiło, jak ty napisałeś mi praktycznie w dniu premiery, skończyłem grę, zajęła mi 6 godzin, a ja później znany jestem Chciałbym to sprostować. Napisałeś, no jak tam, wyszło jakieś 6 godzin? No ja mówię, no to plus minus, tam wyszło jakoś tak. No wyszło mi pewnie koło 7 teraz, tak jak myśląc, nie wiem ile dokładnie. No było sprawdzić. Tej gry już dawno nie ma na moim dysku twardym. W ten sposób. Bo to jest jednak, właśnie to jest największy problem, to jest za cenę pełnej gry tak? Mamy... tytuł, który daje nam jedynie singlową kampanię, gdzie nie mam nic przeciwko, zawsze byłem większym fanem singla niż multiplayera, ale tak na dobrą sprawę niektórych może denerwować to, że prawie połowa gry to świetnej jakości, ale cutscenki oraz momenty, w których co prawda kierujemy sami postacią, ale to nie są do końca gameplayowe fragmenty, bo tak naprawdę zwiedzamy jakieś półotwarte huby i oglądamy bardzo ciekawy, ładnie zrobiony, ale jednak biernie oglądamy ten świat. Z tymi cutscenkami bym nie przesadzał, bo Zdenio też mi powiedział, tu są takie cutscenki nawet 15 minut i oglądasz. No może jest jedna w grze i to praktycznie pod koniec. Naprawdę. Może nie 15, ale 10-minutowe się pojawiają. Ale często. Szczerze powiedziawszy, na pewno Wolfenstein ten nowy nie jest zaskoczeniem. W sensie takim... jak wychodziła jedynka, to wszyscy że taka gra można zrobić, w ogóle taka hardkorowa jak za dawnych lat. Że wreszcie udało się Wolfensteina zrobić przede wszystkim. Lecimy do przodu i tak dalej, ale właśnie dwójka jakby wyhamowała, to trochę nie mogliśmy mieć na przykład dwóch broni w ręku na raz, żeby tak grać normalnie. Przynajmniej ja przez całą grę nie doszedłem do takiej opcji. Przy normalnym takim gameplayu zdaje się chyba nie było. Nie ma tego. Na właśnie, pewno są cutscenki, tak w których było, niektóre osoby mają. A tak to było reklamowane w sumie. Teraz mi się dopiero przypomina, że w jedynce to było właśnie takie super, nie? Że idziemy na chama, a dwójka jest bardziej taką grą, która nie wiem, no daje bardziej po dupie. Częściej się umiera i właśnie jest jeden największy problem z tą grą, który da się bardzo łatwo załatwić dla mnie. Jak dostajesz obrażenia, to w ogóle tego nie czuć i nie ma tego feedbacku pokazanego. Nie ma żadnego. Nie ma feedbacku i nagle patrzysz, nie masz już praktycznie całego życia, a powinno być to jakoś, chociaż na kontrolerze jakieś wibracje powinny być, a tutaj nic nie ma. Nawet krwi na jakimś ekranie, no jak moja klawiatura zacznie wibrować, to ją ochrzczę, więc... No dobra, ale ja grałem akurat na padzie, no bo jestem przyzwyczajony w strzelanki grania, no i totalnie jakoś... To było tak, że sobie grasz i nie wiesz, czy dostałeś, czy nie. Musisz ciągle monitorować ten pasek zdrowia i biegać po tych lokacjach, szukając kolejnych apteczek. Okej, ja gram na normalnym, ale nie powiem, że to była jakaś bardzo najłatwiejsza gra. Znaczy, na PC generalnie, bo słyszałem też od innych osób, które grały na kontrolerze i na konsoli, że dosyć wymagająca była ta gra. Ja jakoś na PC co prawda
No, parę razy mi się zdarzyło na pewno zginąć, natomiast nie było tak, żeby mnie jakoś spowalniała kiedykolwiek. Jakoś mi się nie wydawała specjalnie wymagająca. Natomiast powiem szczerze, że mimo tego, o czym zacząłem, że cutscenek jest dużo, to naprawdę się przyjemnie ogląda. I tutaj może to dla niektórych będzie herezja, bo wiem, że ludzie kochają tego reżysera. Ja osobiście nie jestem jego wielkim fanem i może dlatego stąd troszeczkę moje zdanie, ale mam wrażenie, że scenarzystom Wolfensteina udało się zbudować w lepszy sposób to, w co celował parę lat temu Tarantino, robiąc Bękarty Wojny. A w każdym razie dla fanów tego filmu to będzie dosyć podobny klimat, jeżeli chodzi o opowieść i cutscenki. No i myślę, że im przede wszystkim można tą grę sobie chyba polecić. Zdecydowanie bym pomyślał, że zrobienie takiego Wolfensteina 2 jako film by się udało, bo jest, szczególnie ta dwójka jest tak podzielona, że mam ten wątek taki trochę romantyczny, że ta Ania jest w ciąży, a mamy też, no nie wiem czy to spoiler, ale jakieś takie flashbacki, coś tam, no tak. Różne takie ciekawe rzeczy. Backstory samego Blaskowicza, bardzo ciekawe. Tak. Tak więc może więcej w recenzji Gramy na Maxa, zarówno Wolfensteina i Call of Duty, które chyba już mogliście usłyszeć na naszej audycji ostatniej i zapewne wkrótce pojawią się na YouTubie, a my przejdziemy już do pierwszych tematów. I co ciekawe, zajmiemy się tematem związany z PlayStation Network, Sony, PlayStation i... Myślałem, że powiesz z pieniędzmi. I z pieniędzmi tak naprawdę. I można by powiedzieć, że no, taki pomysł to już dawno powinni wpaść i chyba Microsoft coś kiedyś takiego próbował z Xbox Rewards, ale nie pamiętam dokładnie za co się to dostawało, ale okazuje się, że za trofea będziemy otrzymywali punkty, a punkty będziemy mogli wymieniać na karty, vouchery do PlayStation Store'a i tak na przykład za 100 srebrnych trofeów, które można całkiem szybko chyba, wydaje mi się, w niektórych grach zdobyć, mamy 100 punktów, za 25 złotych trofeów mamy 250 punktów i za 10 platyn mamy 1000 punktów, a 1000 punktów to $10, czyli takie powiedzmy prawie 40 zł, więc jeśli ktoś gra, to naprawdę nie jest dużo, a są nawet takie gry typowo arcade. Nawet słyszałem, że dokładnie nie pamiętam jak się nazywa, ale jest jedna taka gra, która kosztuje strasznie mało i można z niej wyciągnąć już w przeliczeniu na dolary $1500 z trofeów. Z trofeów? Właśnie nie wiem jak to jest zrobione, ale podobno się da. A to jest gra bardziej taka arcade, otwarta, multiplatforma w stylu Bionic Command. To coś tak... Dobra, tak wygląda przynajmniej. Nie wiem dokładnie jak ona się nazywa, bo tak naprawdę pierwszy raz widziałem, ale właśnie GameSpot opublikował taki raport, w którym pokazał, że no da się. Jeśli ktoś będzie się starał, będzie bardzo grindował i grał, to da się tyle wyciągnąć z jednej gry, z jednych z trofeów. No właśnie, teraz a propos tych trofeów, bo one czasami są w tych grach specyficzne. Ja teraz nie do końca wiem jak to wygląda na PlayStation, bo tam nie za wiele odpalam tą konsolę, natomiast pamiętam, że jak te achievementy zaczęły się pojawiać jakoś w większej ilości w prawie każdej grze na konsolach, to było chyba w poprzedniej generacji jeszcze. No tak. Na PC-cie już też tam praktycznie, znaczy każda gra na Steamie ma jakieś swoje achievementy. Bywały gry, które miały specyficzne podejście do nich, ponieważ pozwalały na przykład uzyskać większość achievementów, bo tam jakiś procent jakichś achievementów, tak, osiągnąć za pomocą na przykład, znaczy przy okazji odpalenia gry, na przykład odpal grę, achievement i tak dalej. No są, tak. Jestem ciekaw, czy w związku z taką inicjatywą, gdzie dostajemy jednak odpowiednik prawdziwych pieniędzy za osiąganie tego typu niesamowitych rzeczy w grach, czy w jakiś sposób nie będzie próbowało Sony, a także inne firmy, które się na to zdecydują, no nie wiem, jakoś uregulować to, ponieważ no mimo wszystko może to być przedmiotem takiego exploitu, tak? Będziemy kupowali gry, w których łatwo dostać achievementy za nic, za wejście do menu głównego i sprawdzenie opcji. Ale z drugiej strony to też nie jest jakieś, tak wiesz, 10 platyn, to tak jakby no tak, splatynowanie... Jak to się przeliczać będzie? Za 1000 punktów ma być odpowiednik? 10 platyn, a platynę dostajesz jak stalakujesz, czyli będziesz miał wszystkie trofea w danej grze. Czyli tak naprawdę musisz zrobić 10 gier na 100%. Ale ile będzie pieniężnie za 1000 punktów? 10 dolarów, tak? Czyli 35-40 zł, tak około, więc no jest to trochę dużo, ale faktycznie są takie gry, które wystarczy przejść.
i są naprawdę krótkie. Wiem, że Paweł Typiak jest mistrzem w takie gry, bo ma bardzo dużo platyn, ale specjalnie wybiera takie gry, żeby mieć po prostu tę platynę, że po prostu przechodzisz i to nie jest tak, że musisz się starać. Po prostu jak przejdziesz całą grę, dostajesz platynę, nie? Dokładnie, no tacy złamią ten system i się zastanawiam, jak to będzie. Czy będzie po prostu jakaś regulacja, jeżeli chodzi o wymagania tego, jak ma wyglądać system achievementów w danej grze, tak? Problemem jest, może już na koniec tego tematu, to, że póki co to tylko na PlayStation Store w Ameryce. W Europie jeszcze nie wiadomo kiedy. No, to nie mamy się jeszcze co martwić, chyba że wiadomo, mieszkamy to. Ale myślę, że jak wypali ten program, to jak najbardziej. I podobno w ogóle Phil Spencer, ten odpowiedzialny za Xboxa, na Twitterze tam skomentował, że to jest fajny pomysł i że spróbuję sobie popatrzeć, o co chodzi, i planuję to wprowadzić też na Xboxie, bo dla niego to wygląda całkiem fajnie. Czekam na odpowiedź ze strony Steama. A ja Nintendo. Jak w końcu odpalą swoje, kurde, serwery multi praktycznie. A my przejdziemy może teraz do tematu związanego z, o dziwo, GNM+, telefonami, ale telefonami dla graczy. Okazuje się, że już wkrótce, a tak naprawdę już niektóre osoby mają taki telefon. Wiem, że na przykład The Unbox Therapy otrzymało egzemplarz do testów. Razer Phone, czyli telefon od Razera, który tworzy akcesoria dla graczy, myszki, klawiatury, headsety, w ogóle, nie wiem, jakieś gadżety, no nie wiem, podkładki, cokolwiek. Wszystkie akcesoria, jakie można sobie pomyśleć, że istnieją do peceta, to robi to Razer. Już nawet doczytałem. Zadebiutuje Razer Phone 17 listopada, czyli praktycznie za 10 dni. Będzie kosztował trochę, bo około 3000 zł, ale wydaje mi się, że jak na standardy dzisiejsze topowych smartfonów, no to jest raczej taka normalna cena. No, pamiętajmy, teraz wyszedł iPhone X za 5000 w Polsce, więc jednak wydaje się to dosyć tanio w porównaniu do iPhona. Szczególnie, że widziałem wnętrzności tego telefonu tam na górze i całkiem... To jest top. Praktycznie chyba nie wiem, czy jakiś smartfon w tym momencie posiada taką specyfikację, bo to oczywiście najnowszy i najlepszy procesor Qualcomm Snapdragon 835, 8 GB RAM-u, ma świetną matrycę, która pozwala na odświeżanie w 120 Hz. Nie ma tego żaden telefon. I można pomyśleć, ale po co w smartfonie takie odświeżanie, jak niektórym to w ogóle chyba dopiero jest potrzebne, jak odpalał Counter-Strike'a. No ale jest i bardzo duży, ma też bardzo dużą baterię, bo około 4000 mAh, czyli praktycznie no co najmniej pół raza więcej niż w średnich smartfonach, a na pewno o 1000 mAh więcej niż w takich klasycznych. No i podobno to jest też pierwszy smartfon, który ma podobno fenomenalne głośniki, że czegoś takiego jeszcze nie było i żadne iPhony, Samsungi czegoś takiego w ogóle nie mają. A na kiedy premiera Skyrima? Myślę, że ten telefon naprawdę by mógł uciągnąć nawet taką nie zwykłą tylko mógł, komputerową ale wersję. Spodziewam się bardzo szybko, że ktoś znajdzie jakiś sposób na odpalenie go. Natomiast tak między nami, wydaje mi się, że tutaj strzał w dziesiątkę ze strony Razera z tego względu, że różne firmy związane z akcesoriami do gier, czy z samymi podzespołami, na przykład w PC-tach, chociażby Nvidia, tak? Oni stworzyli swoją Nvidia Shield, tą konsolkę taką. No tak, tak. To tak się nazywało, tak? Tak, Nvidia Shield. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak bardzo to jest popularne. Wydaje mi się, że w ogóle, bo nie widziałem i nie słyszałem nigdy o tym. Tylko jak wchodzę w panel sterowania Nvidia na swoim PC-cie, to mi sugeruje, że jest coś takiego, taka zakładka Shield, ale jest na szaro. Natomiast no, wydaje mi się, że to nie osiągnęło zbytniego sukcesu, bo jednak jeżeli nie jest się Nintendo, czy powiedzmy Sony, tam jednym z tych dużych, którzy chcieliby teraz wypuścić jakąś przenośną konsolę, chociaż Sony już nie chce, to drogą w przyszłością w takim graniu mobilnym jednak chyba będą smartfony. No zdecydowanie, tym bardziej, że nawet ten Shield to była bardziej taka platforma do streamingu, gdzie sobie z peceta wysyłałeś sygnał przez internet na tą konsolę i odbierałeś i mogłeś niby grać w duże gry, ale to tak naprawdę nie miało sensu. Ale tutaj produkując topowy smartfon, no to naprawdę wydaje mi się, że no całkiem spoko i nawet on wygląda tak jak Xperia,
dokładnie jak Xperia wygląda, bym powiedział. Można by było tylko dodać na dole znaczek Sony i by to przeszło. Ale jak polecam wam wszystkim nawet sprawdzenie na Unbox Therapy, właśnie jak tam prezenter właśnie pokazuje Razer Phone'a i jak bardzo jest zachwycony i faktycznie widać tą różnicę, nawet mimo, że tam on nagrywa w 25 klatkach na sekundę, to widać to 120 Hz, jak to wszystko działa na Razer Phone'ie. No i jestem ciekawy, czy to w ogóle jakiś sukces odniesie. Mam nadzieję, że tak. No bo podejście do tematu, bo widać, że to jest podejście na poważnie, a nie tak, że zrobimy jakiś taki telefon, damy Razer znaczek i zbijemy kasę, bo głupie gamery kupią. To jest często problem kupią, z tymi dziwnymi pomysłami, jakimiś hybrydami konsoli z czymś, albo w ogóle tymi konsolami od mniejszych wydawców, że jest dużo zapowiedzi, a później się dowiadujemy, że Ouya ma w sobie nic. No, a tak, równie dobrze to też mógłby być jakiś telefon po prostu wzięty z Chin, z jakiejś Oppo czy tam Xiaomi, po prostu przebrandować i sprzedać, bo na pewno Chińczycy z chęcią zrobią coś takiego, ale nie, widać to, że to jest naprawdę zbudowany smartfon od początku i nawet dostanie wersję Android Oreo, czyli tą najbardziej czystą i tak dalej, na początku 2018 roku. To jest chyba krok w ogóle w tą samą stronę, w którą poszły duże konsole, które bardzo mocno próbowały się zintegrować na przykład z telewizją, z takimi innymi usługami, które na co dzień mamy w formie stacjonarnej. Tak teraz właśnie myślę, że tutaj świetny krok. No Razer po prostu próbuje zintegrować granie każdy potrzebuje smartfona, telefonu jakiegokolwiek. Więc to jest taka integracja wręcz naturalna, tak, jeżeli będą potrafili przekonać graczy, szczególnie, że no, tak jak mówiliśmy, cena nie jest jak na te wnętrzności bardzo wygórowana i myślę, że będzie na pewno pojawił się w jakiejś nazwijmy to promocji. Może nawet jakiś, fajnie by było, gdyby jakaś sieć nawet uzyskała prawo do tego, chociaż no wiesz, może być trudniej. 2099 plus na przykład Razer Kraken, słuchawki do tego i wiesz, bajer, jesteś kupiony. Ja bym kupił. Tak więc czekamy na wasze komentarze, czy wy też byście kupili, a my teraz już na sam koniec przyjdziemy do ostatniego tematu, który będzie związany z drugim graczem na rynku, czyli z Microsoftem i o tym, jak planuje dalej rozwijać swoje konsole. Okazuje się, że Microsoft nie wyklucza skoków generacyjnych konsol, Xbox oczywiście z marki, ale podkreśla zarazem, że sprzęt zachowa wsteczną kompatybilność. No i oczywiście tutaj Alberto Panello, czyli szef działu marketingu Xboxa, ostatnio rozmawiał z IGN-em i dlatego ta informacja wyszła na światło dzienne i może ja tutaj zacytuję, bo to bardzo długi, ale zarazem mega treściwy cytat. Tak więc, sądzę, że zawsze będziemy świadkami przeskoków technologicznych. Nie mówiliśmy nigdy, że kolejne generacje konsol nie będą już powstawiać. Zmienia się jednak sposób patrzenia na kompatybilność. Ten element był zawsze na marginesie projektowania nowych konsol. My podwajamy nasze wysiłki w celu jej zapewnienia. Wiele z narzędzi i rzeczy, które robimy w związku z grami z Xboxa 360, to narzędzia, które są konieczne, by zapewnić kompatybilność Xboxa One, Xboxa One S i Xboxa One X. W przyszłości sądzę, że zobaczymy ewolucję hardware'u. Mogę powiedzieć, że jesteśmy w pełni zaangażowani, by zapewnić kompatybilność. Nie wiem, jak dokładnie wyglądać będzie następna nasza konsola, ale z pewnością zrobimy wszystko, by zapewnić, że jest ona kompatybilna z obecną biblioteką gier. To dla nas niezwykle ważne. Tak więc w skrócie można oczywiście tutaj założyć, że faktycznie może jakaś generacja konsoli pojawi się, bo nie sądzę, że już po Xboxie One X dostaniemy kolejny update, nie wiem, bo wymyślą sobie producenci telewizorów, a teraz to wiecie co? Robimy 6K. I wiesz, i teraz wszyscy PlayStation 4 Pro 6K, czy tam XX, albo 8K. XXX, Xbox XXX, ale wydaje mi się, że no następną jakby konsolą Xboxa będzie po prostu kolejny Xbox, ale już później to podejrzewam, że czeka nas po prostu ewolucja. Chociaż jest na pewno też taka opcja, że dostaniemy znowu pół konsolki, tylko okaże się, że nowe gry będą tylko działać na Xboxie One X i na tej jeszcze nowszym Xboxie.
Znaczy tak, tutaj Microsoft się odnosi w ogóle do tych dwóch zarzutów, jakie w ostatnich latach padały. Najpierw po premierze Xboxa, tego One, tak pierwszej jego premierze i jeszcze przed, jak ogłosili go, był wielki szum o to, że nie mieli wstecznej kompatybilności. Zresztą pamiętamy, Sony to fajnie wykorzystało, tworząc ten zwiastun wstecznej kompatybilności na PlayStation 4, gdzie jeden z szef tam z producentów podawał ręcznie, podawał po prostu pudełko drugiemu i powiedział, że w ten sposób... A nie, dobra, teraz, nie, mówię, teraz mówię o szerowaniu, dobra. Ale było, tak, bo teraz mi się kojarzy, po prostu było bardzo dużo takich wpadek malutkich. No i to wszystko naprawiali przez lata, no ale chyba teraz ubezpieczają się, żeby nie powtórzyć po prostu drugi raz tego samego, więc tutaj wsteczna kompatybilność zauważyli, znaczy, jak bardzo to jest ważne, tylko że... W Xboxie One od zawsze była do 300, znaczy no od zawsze, nie no, pojawiała się powoli, ale jakby planowana była od samego początku, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale może mniejsza z tym, na pewno jest, ale w przypadku PlayStation tego nie mamy. I jakby tak naprawdę PlayStation 4 Pro jest pierwszą konsolą, która jest jakoś tak kompatybilna z innym modelem w ogóle. Tak naprawdę, więc właśnie pytanie jest, czy faktycznie to będzie tak, że już nie zobaczymy takich dużych przeskoków, takich, że czekamy, ten 2020, wtedy wyjdą dwie duże nowe konsole i wszyscy musimy to kupić, czy tylko będzie właśnie taka, o, dzisiaj zresztą nagrywamy, 7 listopada, dzisiaj wychodzi Xbox One X, kogo to obchodzi? Na pewno nie mnie, bo ta konsola mi nic nie da, mając Xboxa One S, nic nie zaoferuje, więc tak naprawdę... No w kwestii tytułów ja, może nie, ja, ale ja w kwestii tego, jak będzie wyglądał, jak będą wyglądały gry u ciebie, no jednak mimo no, wszystko to jest największy skok, jaki mieliśmy. Xbox będzie miał gry, które będą działać w Full HD i 60 klatkach, co miało być pierwszym Xboxie. Co wciąż się na żadnej innej konsoli tej generacji nie dzieje, tak na dobrą sprawę, więc zawsze to coś. Natomiast no to pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy nie mówiliśmy o tym na plusie, no ale pojawiały się te newsy, te wypowiedzi o tym, że to już może być ostatnia generacja, że już od teraz tylko takie małe kroczki. Tak. Może trochę związane z tym, że przecież na PC-cie tak samo wyszedł teraz Windows 10 i już przy tym podobno zostajemy. Ale jest to Windows, który jest również na Xboxie. Ale on jest faktycznie zmieniany, w sensie no tak, wydaje się, że to jest update, a tak naprawdę dostajesz nowego Windowsa. No tak, ostatnio był przecież taki update, który naprawdę w klatkach na sekundę zrobił cuda w bardzo wielu grach. Tak? Ten Creators Update, czy tak się to nazywało? Na dobrze czy na źle? Na dobrze. A, na dobrze. Nie pamiętam już, jaka to była gra. Chyba chodziło o Warhammera, ale no, bo tak z dnia na dzień dostałem przynajmniej z 5 darmowych klatek pod choinkę, więc wczesną choinkę. Więc było przyjemnie. Natomiast no to mam wrażenie, że to jest takie jednak mimo wszystko zabezpieczanie się. No spokojnie, będą jeszcze nowe generacje, ale poczekajcie, bo ten proceder, który zaczął się przy tym, jak PS4 wydało Pro, no on jednak jest trochę niepokojący. Ludzie się cieszą, tak, dostajemy nowe, nowsze wersje konsol, dostajemy wreszcie to, co nam i tak już obiecali przy pierwszej premierze, bo przecież prawie wszystkie funkcje Xboxa One X oraz PS4 Pro były w ten czy inny sposób chociażby teasowane czy obiecywane przy oprócz pierwszych zapowiedziach. 4K tak naprawdę. No tak, no to 4K było słowem kluczem, dużo używano słowa 4K, ale nikt tego nie mówił, jak się później okazało, nikt tego nie mówił w formie, no będziecie mogli sobie grać w 4K, nie. Będziecie mogli czasami filmy obejrzeć, niektórzy z was. Natomiast no dużo tych rzeczy, które obiecywali, się w końcu nie pojawiły. I ludzie chyba obawiają, że teraz to będzie tak, że co 2 lata no, będziemy dostawać, tak jak mówisz, XX albo PS4 no. Bardziej Pro. Ale jakbym był ogólnie, tak sobie pomyślałem teraz, jakimś takim indie deweloperem, który mógłby zrobić grę na Xboxa, to bym zrobił jakąś taką indie gierkę, która mało wymaga i na przykład stawił na Xboxa One S, który wspiera 4K, bo ma wyjścia te wszystkie i tak dalej, i powiedział, na Xboxie One S też można zagrać w 4K. Proszę. To jest gra. Po co wam Xbox One X? Ale to takie marzenia. Zrobienia komuś na złość. Po prostu. Ale... Czyli chcesz zrobić na złość Microsoftowi. To tak. Są twoje marzenia. Tak, to są moje marzenia. Zrobienie na złość każdemu na świecie. Tak więc może na tym skończmy ten temat, bo wydaje mi się, że no faktycznie czeka nas ten los upgrade'ów małych, a nie takich raz na kilka lat. I to, tak to chyba naprawdę... też jest związane z tym, tak, nawet jak się patrzy na rynek tych smartfonów, o których mówiliśmy, że
równie dobrze telefon, który kupiłeś 2 lata temu, do tej pory może dobrze działać. No tak, zależy jeszcze, jak do tego podchodzisz. Jeżeli kupiłeś flagowca, to, no tak, to na pewno po 2 latach nie będziesz bardzo zawiedziony. Natomiast no to też nie zawsze się podoba, że to jednak są takie powolne, że to jest powolne tempo. Co więcej, wiele lat się mówiło gdzieś tam w kręgach, chyba jednak głównie tych, powiedzmy, pecetowych, że bo konsole zwalniają postęp, tak? Co prawda to nie działało tak bardzo, bo kiedy wychodziła nowa generacja, to cała industry, cała branża, tak, zabrakło mi tego słowa. PC-ty tak naprawdę wtedy musiały przodu, nadrabiać to wszystko przez rok. Bo też pamiętajmy, że jak kupimy PS4, to nawet jeżeli kupimy o tej w dniu premiery, tak, to nawet jeżeli o tej samej mocy PC-ta kupimy, to pod koniec życia PS4, kiedy na PS4 dalej będą chodziły gry, powiedzmy, w 30 klatkach, to na tym samym PC-cie na pewno nie zagramy. No nie, może się nawet tak zdarzyć, że wam Word się zacznie. I na tym się skończy. No i zobaczymy, jak to tak będzie. Tak więc to był 270 odcinek GNM+, rozgadaliśmy się na ponad pół godziny. No i z wami byli Paweł Stachyra i Mateusz Widut. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć!